Jest to dorszczek upieczony w piekarniku, w panierce, a konkretnie w cieście. Do tego jest biały ryż, który się nadaje do risotto, bo on jest bardzo miękki, nie podrażnia śluzówki żołądka. No oczywiście brokuły ugotowane w wodzie. I to jest właśnie ta mąka orkiszowa, z której będę piekł chleb. Lukrecja ma bardzo korzystny wpływ na gojenie się, na przyspieszanie się w ogóle gojenia się przewodu pokarmowego, jak witamina B12, ale liposomalna, niezwykła, tylko liposomalna, witamina C liposomalna, witamina D3K2 liposomalna. Na uspokojenie się to stosuję medytację i robię to 2 razy dziennie po 20 minut. Zbawienny wpływ ma pozytywne myślenie na procesy gojenia się, leczenia, czyli eliminacja całkowicie pszenicy, bo jak sami wiecie, pszenica w dzisiejszych czasach jest tak modyfikowana. Uważam, że w każdym domu nie powinno być pszenicy w dzisiejszych czasach. Pszenica to jest jak oliwa do ognia. Macie jakieś mikrostany zapalne, czy tam stany zapalne, to jedzenie produktów zawierających pszenicę po prostu podsyca cały czas ten ogień, czyli podsyca te stany zapalne. Surowizny, ale to też po prostu na pierwszym etapie jakby leczenia tego refluksu. Chciałbym, abyście wysłuchali do końca ten film, żebyście znaleźli te parę minut z góry. Jestem bardzo Wam wdzięczny, bo mi to pomoże w promocji tego odcinka. A myślę, że to jest ważne, promowanie tego odcinka, ponieważ no, takich ludzi jak my, czyli refluksowcy, wrzodowcy, czy ludzie z nadżerkami jakimiś, żołądka czy tam przełyku, takich ludzi jest mnóstwo. I no, ja, tak jak mówiłem, ja nie jestem lekarzem ani dietetykiem, ale no, mam tam parę takich sposobów. Może któryś z tych sposobów nie znacie i zaczniecie stosować i Wam pomoże. Więc jak jest jakaś szansa, że mogę Wam pomóc, to dlatego właśnie zachęcam do obejrzenia do końca tego odcinka i udostępniania. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Szymański, mieszkam w Szkocji, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Ja mieszkam w Szkocji, tak jak wspomniałem. Dzisiaj będę mówić Wam na temat refluksu żołądkowo-przełykowego, czy tam refluksu rozworu przełykowego, ponieważ sam cierpię od kilkunastu lat na tą przypadłość, że tak się wyrażę. No i różnie sobie radzę. No generalnie teraz mam nawrót objawów. Jestem w trakcie, że tak powiem, kuracji, oczekiwania na różne badania. I chciałem Wam powiedzieć, jak sobie przez te kilkanaście ostatnich lat radziłem z refluksem, ponieważ większość z tych lat była, że tak powiem, bardzo dobra, czyli pozbywałem się całkowicie objawów. I co robiłem, i co teraz robię, i co będę robił, chciałbym Wam zdradzić. I od razu chciałbym powiedzieć, że nie jest to oczywiście porada medyczna, ponieważ ja nie jestem lekarzem i nie jestem też dietetykiem. Chcę tylko po prostu na moim przykładzie powiedzieć, co mi pomaga, jakie po prostu działania, dieta, suplementy czy leki ja stosuję, które no, przynoszą dla mnie bardzo, naprawdę bardzo pozytywne i bardzo korzystne efekty. A ja w związku z tym, że jest to nowy kanał, to chciałem jeszcze powiedzieć w kilku szybkich zdaniach, kim ja jestem. Tak jak wspomniałem, nazywam się Marcin Szymański, mieszkam w Szkocji z rodziną, z żoną i z autystycznym synem. Dlatego podkreślam to z autystycznym synem, ponieważ jest tu dużo filmów na temat autyzmu na tym kanale. Czyli mówiłem tutaj, jak wygląda terapia naszego syna, jak to generalnie w Wielkiej Brytanii wygląda. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to są również filmy. I wrzucam tutaj po prawej albo po lewej stronie, na górze ekranu macie linki do tych filmów o autyzmie. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, będę mówić dzisiaj o refluksie, ale nie tylko o refluksie tu gadamy i nie tylko o autyzmie. Generalnie mówimy o naszym życiu w Wielkiej Brytanii, o naszych pasjach, podróżach. No podróżach przede wszystkim, bo podróże są naszą największą pasją. Podróżujemy bardzo intensywnie po Wielkiej Brytanii, no nie tylko Szkocji, ale całej Wielkiej Brytanii. No generalnie chcemy rzucić się w wir podróży po całym świecie, więc będziemy relacjonować te nasze podróże. Czy jesteśmy podróżnikami? No nie do końca. Na pewno nie jesteśmy turystami i też nie jesteśmy prawdziwymi podróżnikami, więc jesteśmy gdzieś pomiędzy. No nigdy nie bierzemy wycieczek z biur podróży. Zawsze podróżujemy 100% na własną rękę. I po prostu zazwyczaj jeździmy tam, gdzie nie jeżdżą turyści, czyli tak zwane perełki, które są nieodkryte przed turystami. My chcemy takie rzeczy odwiedzać. No ale jak wspomniałem, dzisiaj będzie
o refluksie, więc zapraszam Was na ten vlog. Powiem tutaj przez kilka minut o tym, jak ja się leczę. No pewnie większość z Was jest teraz w tym momencie tutaj na kanale, bo przyciągnął Was tytuł właśnie dotyczący refluksu, diety, leczenia tego refluksu. I moi drodzy, większość z Was zmaga się z tymi objawami i pewnie w różnym stopniu, na różnym etapie jesteście i bardzo często pewnie zadajecie sobie pytanie, co robić, żeby się pozbyć tych objawów. W ogóle to przepraszam Wam za takie ubranie, że tam 10 kapturów na głowie mam, ale jest Szkocja, jest tutaj teraz 1 stopień ciepła, tylko odczuwalne, jakby było poniżej zera. Jest naprawdę mega zimno, a biorąc pod uwagę wysoką wilgotność, która jest w Szkocji cały czas, plus ta niska temperatura, to naprawdę jest to odczuwalne i daje to w kość. Ale dobra, powracam już do tematu. A więc tak jak wspomniałem, większość z Was zmaga się z tymi dolegliwościami i pewnie często zadajecie sobie pytanie, jak to leczyć najskuteczniej. No ja już po prostu, że tak powiem w cudzysłowie, zaliczyłem mnóstwo lekarzy i w Polsce, i w Szkocji. I powiem Wam szczerze mówiąc, że często spotykałem się z przeciwnymi opiniami. No przykładowo, jeden gastrolog mi mówił, że jak najbardziej produkty mleczne, nabiał i tak dalej mogę stosować. Inny gastrolog powiedział, że nie, a jeszcze inny powiedział, że wszystko, tylko trzeba słuchać swojego organizmu i obserwować się. I ja najbardziej właśnie do tej trzeciej opcji bym się skłaniał, że tak naprawdę powinniśmy słuchać naszego organizmu, zjeść coś, zobaczyć jak żołądek reaguje. No oczywiście z rozsądkiem, no bo wiadomo, jak zjemy całą tabliczkę czekolady, to nie ma co oczekiwać, że się będziemy dobrze czuć. Nie ma co oczekiwać, że żołądek nie zareaguje na to. Czy zjemy jakieś tajskie, czy tam chińskie ostre jedzenie, no to też raczej się możemy spodziewać, że nasz żołądek negatywnie zareaguje. Ale powiedzmy, jeżeli jeden lekarz mi powiedział, że ja nie mogę mleka, drugi powiedział, że mogę, a trzeci powiedział, żebym słuchał swojego organizmu, no to ja to mleko próbuję, tak, w różnych formach, czy to w formie po prostu mleka, czy produktów mlecznych i mniej więcej obserwuję się, jak mój żołądek reaguje, czy boli, czy zaczyna wytwarzać zbyt dużą ilość kwasów żołądkowych, czy po prostu, czy nie. Słuchajcie, na pewno nie ma jakby takiej złotego środka na refluks, że zaczniemy wszyscy jeść to samo i wszyscy zażywać to samo, co ktoś tam gdzieś wymyśli i pozbędziemy się wszelkich objawów, no bo refluks tak naprawdę jest wywoływany przez mnóstwo czynników i to większość z Was wie, no bo jeżeli jesteście refluksowcami, to wiecie, jakie czynniki mogą wywoływać. U mnie, no u każdego pewnie to się nieco różni, tak? U niektórych osób najbardziej, no objawy refluksowe występują najbardziej po jedzeniu, a na przykład stres u nich nie wywołuje refluksu. Bo też w takich sytuacjach słyszałem. U mnie jest to w ten sposób, że ja zauważyłem, że moje objawy refluksowe nasilają się najbardziej właśnie podczas stresu. Nawet nie tyle podczas jedzenia, co podczas stresu. I ja jestem po prostu taką osobą. Ja jestem cholerykiem z natury, introwertykiem i chyba trochę nerwusem. Także zauważyłem właśnie, że jak się wkurzę, zestresuję, no niestety mamy takie czasy, a nie inne, że każdy czasem ma powód do tego, żeby się zdenerwować, wkurzyć nawet. No to jak ja się wkurzę, to zaraz objawy refluksowe się pogłębiają, niezależnie od tego, co bym jadł i co bym stosował. Dlatego właśnie, ale osobiście uważam, że u każdego stres jest czynnikiem refluksogennym, że tak się wyrażę, tylko tak jak mówiłem, u jednego w mniejszym stopniu, u innego w większym stopniu, u mnie w bardzo dużym stopniu. Dlatego osobiście bardzo polecam medytację. Ja medytuję od 1,5 roku. I powiem Wam szczerze mówiąc, że to, że medytacja na mnie przyniosła mi więcej jakby korzyści niż jakiekolwiek leki uspokajające. Ja zażywałem dużo leków uspokajających, między innymi słynny Prozac, jakieś tam kropelki, jakieś tam ziółka i nic mi tak mocno nie pomogło jak właśnie medytacja. I tylko, że medytacją też trzeba odpowiednio medytować. Nie mówię, że ja jestem specjalistą od medytacji, ale po prostu uczyłem się od osób, które się na tym znają i dopiero jak zacząłem prawidłowo medytować, wtedy zauważyłem korzystne skutki, tak?
zacząłem się uspokajać, bardziej cierpliwy się zrobiłem, no i objawy refluksowe zaczęły się jakby zmniejszać. Dlaczego teraz się nasiliły i dlaczego teraz jestem na etapie leczenia, skoro medytuję? Dlatego, że miałem trochę stresujący okres w moim życiu przez ostatnie miesiące i po prostu całkowicie zaniedbałem sobie dietę. Ktoś by mógł powiedzieć teraz, no to jak mogłeś mieć, przepraszam, ale chrypka refluksowa. Ktoś mógłby powiedzieć, jak mogłeś mieć bardzo stresujący okres w swoim życiu, skoro medytujesz. No słuchajcie, medytacja to nie jest panaceum na wszystko, a poza tym, żeby być człowiekiem takim spokojnym jak mnich buddyjski, to trzeba medytować 10 czy 15 lat, a nie półtora roku, tak jak ja. A więc przede mną jeszcze długa droga, zanim osiągnę taki stan skupienia, spokoju, opanowania. A dieta, tak jak wspomniałem, no całkowicie zaniedbałem dietę, po prostu totalnie. Jadłem to, na co mam ochotę, jadłem szybko, w biegu, w pośpiechu, podczas pracy, podczas, nie wiem, robienia czegokolwiek. Czemu tak sobie zaniedbałem? Myślę, że no w każdym z nas jest jakaś tam leniwa strona w różnych kwestiach życia i ze mnie to lenistwo, jeśli chodzi o kwestie jedzenia, właśnie ze mnie to lenistwo wyszło na wierzch niestety. A więc moi drodzy, ja nie będę tutaj jakoś bardzo przedłużać tego odcinka, dlatego już będę się streszczać, a więc takich rzeczy na uspokojenie się to stosuję medytację i robię to dwa razy dziennie po 20 minut. Włączam sobie przykładowo z YouTube jakąś muzykę do medytacji, zakładam słuchawki na uszy i przed snem medytuję i przed śniadaniem też. No, ja wiem, że ktoś z Was może powiedzieć, że nie ma czasu na to. No, moi drodzy, jest czas na to. Ja mam syna autystycznego, więc może zdajecie sobie sprawę, ile czasu pochłania wychowanie dziecka autystycznego. Ja pracuję całymi dniami i na medytację znajduję czas. A to, co teraz właśnie powiedziałem o tym, że macie czas, no to chciałem Was po prostu zmotywować, bo uważam, że warto medytować. Dobra, przechodzę teraz do innych rzeczy. No oczywiście ruch. No ruch jest niezwykle ważny i każdy z Was o tym wie, albo przynajmniej słyszał. Trzeba się dużo ruszać, ale wiadomo, nie po tym jak się najecie, tylko po tym jak się najecie. Owszem, można się poruszać, ale wtedy zaleca się jakiś spokojny, relaksujący 20-30 minutowy spacer. Natomiast godzina czy tam półtorej godziny po posiłku, myślę, że z półtorej godziny po posiłku można właśnie wykonywać już jakieś ćwiczenia fizyczne czy tam pobiegać sobie, ale też starać się to robić w ten sposób, żeby nie wytwarzać zbyt dużego ciśnienia, które by miało wypychać treść żołądkową do przełyku. Także ruch, ruch, ruch i jeszcze ruch. No pozytywne myślenie, tutaj też nikomu nie trzeba mówić o tym, jak ważne jest. Są badania naukowe, udowadniają to, jaki zbawienny wpływ ma pozytywne myślenie na procesy gojenia się, leczenia. I to powie Wam każdy lekarz. Lekarze często mówią coś takiego, niech Pan myśli pozytywnie, niech Pani myśli pozytywnie. Albo wiara czyni cuda. To samo chodzi wszystko. No teraz przejdźmy do takiej diety, co ja stosowałem i co ja stosuję. No przede wszystkim kupiłem sobie mąkę, którą Wam zaraz pokażę, z której sam sobie piekę. I to jest właśnie ta mąka, mąka orkiszowa, z której będę piekł chleb. I z tej mąki wychodzi mniej więcej dwa duże chleby albo trzy mniejsze. Także ona kosztuje 3 funty, ja upiekę 3 małe chleby, więc tak naprawdę wychodzi mi funt za chleb, czyli tyle samo, ile kosztuje w sklepie jakiś gotowy chleb. Także polecam, szczerze mówiąc, bardzo orkisz, tak jak mówiłem wcześniej. Chleb, czyli eliminacja całkowicie pszenicy, bo jak sami wiecie, pszenica w dzisiejszych czasach jest tak modyfikowana mocno, że tak naprawdę ja osobiście uważam, nie tylko ja, ale ja między innymi uważam, że w każdym domu nie powinno być pszenicy w dzisiejszych czasach. Pszenica to jest jak oliwa do ognia. Macie jakieś mikrostany zapalne, czy tam stany zapalne, to jedzenie produktów zawierających pszenicę po prostu podsyca cały czas ten ogień, czyli podsyca te stany zapalne. I od razu powiem, nie jest to opinia profesjonalna, jest to moja, też nie jest to moja opinia. Ja po prostu tylko powtarzam to, co gdzieś tam przeczytałem w badaniach naukowych. A zresztą o negatywnym skutku pszenicy pewnie większość z Was słyszała. Moi drodzy, no i co? No przede wszystkim unikać potraw ostrych,
potraw gorących, potraw bardzo zimnych, no to wiecie o tym na pewno. Unikać cukru. To nie znaczy, żeby całkowicie wyeliminować, bo to jest, za przeproszeniem, nieprawda, żeby cukier całkowicie wyeliminować. Cukier jest potrzebny w naszym organizmie, ale żeby się nie objadać tymi słodyczami, a już na pewno wyeliminować czekoladę, kawę, kakao, produkty zrobione w ogóle z czekolady, czy tam zawierające czekoladę. Uważam, że takie rzeczy trzeba eliminować. Czego jeszcze nie powinniśmy jeść? No surowizny. Surowizny, ale to też po prostu na pierwszym etapie jakby leczenia tego refluksu. No ja tu mówię, czego nie powinniśmy jeść, ja miałem o sobie mówić. Tak, mówię o sobie, ja mówię o sobie, czego ja nie jem. Nie jem surowizny na pierwszym etapie leczenia refluksu. Później w miarę ustępowania objawów wprowadzam sobie jakieś tam rzeczy surowe, ale nie jem je na czczo, tylko na przykład jem w akompaniamencie z czymś, żeby one się po prostu mieszały. Tak samo jak mówią o tym, żeby nie jeść surowizny, czyli nie jeść surowego jabłka, bo mi powiedział to taki gastrolog kiedyś i testowałem to na sobie. Mówi, nie jeść surowizny, a za chwilę mówi, że jeść sobie jabłko z bananem. I powiedział, jeść jabłko i przegryzać je bananem. I to jakby razem mieszać w ustach i to razem będzie pomieszane w żołądku, czyli automatycznie ten banan zjedzony z jabłkiem będzie miał jakby... Nie powinien podrażnić błony śluzowej żołądka, ani przełyku, ani wywołać objawów refluksowych, bo jest ten banan właśnie, który chroni jakby przed tym jabłkiem, tak? A więc no to jest to też, co ja mówiłem wcześniej, żeby też trochę testować na sobie. No myślę, że po prostu zastosowanie tych kluczowych jakby czynników, czyli unikanie potraw ostrych, tłustych, unikanie ostrych przypraw, niejedzenie surowizny, niejedzenie w pośpiechu, jedzenie małymi porcjami kilka razy dziennie, jedzenie zdrowej żywności, eliminacja pszenicy, eliminacja nadmiaru cukru, oczywiście rzucenie palenia papierosów i picia alkoholu. Ja jestem w ogóle zwolennikiem nie picia alkoholu i nie palenia. Ja nie palę i nie piję alkoholu od wielu, wielu, wielu lat i jestem w ogóle zwolennikiem tego. Uważam, że każdy z Was, kto ma objawy refluksowe, wrzodowe, powinien rzucić zarówno palenie, jak i picie alkoholu całkowicie. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, ja to doceniam. A dlaczego? No dlatego, że no czasem wiele osób mówi, no ale jak ja mam zrezygnować tam z lampki wina, czy coś takiego? No wiesz, możesz nie rezygnować z lampki wina, ale ta lampka wina może Ci podrażniać śluzówkę, a później twoje, że tak powiem, choroby mogą stać się bardziej zaognione w przyszłości, więc zastanów się, czy nie lepiej być zdrowym w przyszłości i ograniczyć tą, i rzucić tą lampkę wina, rzucić ten alkohol, czy lepiej chorować w przyszłości i jednak nie odmawiać sobie tej przyjemności, jak już uważasz, nie? No picie herbatek ziołowych, dużo ruchu, o tym mówiłem. A jeśli chodzi o suplementację, no to oczywiście siemię lniane, to pewnie każdy z Was wie, na czczo na przykład, na śniadanie, to ja to piję, ja mówię o sobie cały czas, siemię lniane, różnego rodzaju suplementy, jak witamina B12, ale liposomalna, niezwykła, tylko liposomalna, witamina C liposomalna, witamina D3SK2 liposomalna, szklanka przygotowanej wody z octem na czczo, to ja też piję i później przed snem druga taka szklanka, ja mówię cały czas o sobie i 3 razy dziennie ssać tabletki z lukrecji, ekstrakt z lukrecji degliceryzowany, nie wiem, czy to dobrze powtórzyłem, w każdym razie ekstrakt z lukrecji degliceryzowany, DGL czy DLG, sorry, ale wrzucę, w tym momencie widzicie już przykładowe zdjęcie tego suplementu. Lukrecja ma bardzo korzystny wpływ na gojenie się, na przyspieszanie w ogóle gojenia się przewodu pokarmowego. Tak, ssanie takich tabletek 20-30 minut przed posiłkiem powoduje, że cały Twój przełyk i żołądek pokrywa się taką, można powiedzieć, taką mazią, która jest właśnie wytwarzana z tych tabletek z lukrecji i chroni to po prostu przed podrażnieniem błony śluzowej. I mi te tabletki z lukrecji bardzo, bardzo, ale to bardzo pomagają w gojeniu się objawów refluksowych. Dodatkowa rzecz, no to słyszałem, że wiele osób stosuje tak zwany Essox One na podrażnienie przełyku gardła. Ja tego nie stosowałem jeszcze, ale spróbuję sobie. Ale słyszałem, że to jest bardzo dobre. Sok z kapusty popijać, ogórki, kiszonek dużo jeść.
takie rzeczy ja robię i piję tylko wodę przegotowaną i piję tylko herbaty ziołowe, nic więcej. No i chyba tyle, no to są rzeczy, które ja stosuję. A co jadam? No przeważnie jadam dużo jajek na miękko. A oto właśnie ta ryba, bo to akurat dzisiaj sobie na obiad zrobiłem. Jest to dorsz, który został upieczony w piekarniku, w panierce, a konkretnie w cieście takim naleśnikowym. Do tego jest biały ryż, który się nadaje do risotto, bo on jest bardzo miękki, nie podrażnia śluzówki żołądka. No oczywiście brokuły ugotowane w wodzie. I ryba, tak jak mówię, jest w panierce, jest w cieście naleśnikowym, ale to ciasto jest zrobione z mąki orkiszowej też, to chcę podkreślić, i z mleka bez laktozy. I tam są jakieś przyprawy takie właśnie jak lubczyk, koperek, tymianek. Odrobina soli do smaku, ale naprawdę odrobina. I ryba jest pyszna i powiedziałbym, że pyszniejsza niż klasyczna smażona. Konsystencja jest no mega miękka tej ryby. Także po prostu to taki przykładowy, no może znacie to, ale to takie przykładowe danie, które ja robię i po prostu jest dla refluksowców, a nie jest niesmaczne. I zobaczcie jakie mięsko, jaką konsystencję ma to mięsko. Jest mięciutkie jak gąbka. Jajecznicę robioną na parze, czy tam po prostu bez tłuszczu na patelni. Jadam dużo kaszy jaglanej, jadam chude, drobne makarony, chude mięso, chude ryby, wszystko robione na parze albo pieczone. Jadam sporo ziemniaków, jadam dużo piersi z kurczaka, też wszystko pieczone, robione na parze. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam coś podpowiedziałem. No liczę na to, że Wam coś podpowiedziałem, że Wam w jakimś procencie ten film pomoże. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, no to piszcie, odzywajcie się, ja chętnie odpowiem. Trzymajcie się i życzę dużo zdrowia.